Noc Bożego Narodzenia to jest 24, będzie Wigilia i potem 25, Dzień Narodzenia Pana Jezusa. I wtedy przyniesiemy Go też tutaj do naszej szopki, którą dzisiaj chcemy pobłogosławić i otworzyć, żebyśmy mogli razem cieszyć się z Narodzenia Pana Jezusa. Ponieważ jest telewizja z Gniezna też, więc chcemy złożyć wszyscy dzieci, popatrzmy w tamtą stronę, dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, dla wszystkich, którzy z nami są tutaj obecni, ale także dla tych, którzy będą na nas spoglądać z ekranów telewizyjnych. Wszystkim pragniemy życzyć dobrych, błogosławionych, radosnych świąt Narodzenia Pańskiego, żeby Pan Jezus narodził się przede wszystkim w naszych sercach, żebyśmy Go przyjęli w nasze życie, w życie naszych rodzin, naszych wspólnot, żebyśmy ucieszyli się tym, który do nas przychodzi. Dzieci podczas rorad przebywały drogę, która ich zaprowadziła aż dzisiaj tutaj do betlejemskiego żłóbka. Bo taka jest nasza droga adwentowa. Droga oczekiwania, droga, w której pragniemy spotkać się z Jezusem, droga, w której przygotowujemy nasze serca także na spotkanie z Jezusem. Nie wiem, jaki sposób na to przygotowanie miały każda i każdy z was, jak się przygotowywał. Jeszcze jesteście pewnie nieduzi, więc do spowiedzi pewnie nie wszyscy już chodzą, do pierwszej Komunii Świętej jeszcze oczekują na spotkanie z Jezusem w Eucharystii i w pierwszej spowiedzi Komunii Świętej, ale te dzieci, które już przyjęły Pana Jezusa do swojego serca, także na tej drodze przygotowania do Bożego Narodzenia, niech pamiętają o pojednaniu i przebaczeniu, także o pojednaniu wzajemnym, aby Jezus, który przychodzi i nas pragnie obdarować swoją łaską, swoim pokojem, także ten pokój wprowadzał w nasze życie. Wszystkim więc życzę, wszystkim mieszkańcom Gniezna, wszystkim parafianom, wszystkim sympatykom katedry, jak to mówi nasz ksiądz infuat, wszystkim, którzy tutaj zgromadziliśmy się dzisiaj, pomimo tej deszczowej pogody, z nadzieją, że być może Boże Narodzenie, troszeczkę będzie śniegu, że przychodzimy tutaj i życzymy sobie nawzajem radosnych, błogosławionych, dobrych świąt Narodzenia Pańskiego. Pobłogosławimy żłóbek, odmówimy modlitwą, abyśmy tutaj, przychodząc potem w te radosne święta bożonarodzeniowe, mogli zawsze spotykać się z Jezusem, który się rodzi. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty z miłości do ludzi posłałeś nam swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Dziewicy Maryi, aby nas zbawił i doprowadził do Ciebie. Racz pobłogosławić ten żłóbek, który przedstawia pierwsze przyjście Twojego Syna do ludzi. Prosimy Cię, otwórz nasze serca, abyśmy z radością umieli Go przyjąć i potrafili czynić to, czego od nas zażąda, abyśmy także widzieli Go we wszystkich potrzebujących naszej pomocy i miłości. Prosimy Cię o to w imię Twojego Syna, umiłowanego Jezusa Chrystusa, przychodzącego dać światu prawdziwy pokój, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Teraz poświęcimy. Poświęcimy figurki, popatrzcie. I Maryję, i Józefa. I tu już są trzej mędrcy, którzy już idą. I jeszcze pastuszek z owieczkami. Wszyscy spieszą do żłóbka. Wszyscy spieszą do żłóbka. Myślę, że jeszcze na Boże Narodzenie czekamy, ale jedną kolędę taką już przy żłóbku możemy zaśpiewać, żeby Jezus nas usłyszał i żeby do nas przyszedł. Tak? Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Stańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie. Przywitać Pana, przywitać Pana. Poszli, znaleźli dzieciątko w żłobie, z wszystkimi znaki.
samym i sobie, jako Bogu cześć Mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości, z wielkiej radości. Ponieważ Pana Jezusa nie ma już jeszcze w żółtku, więc nie będziemy Mu wołać z wielkiej radości. Jak będzie, to wszystkich Was zapraszam, idąc na mszę świętą do kościoła, żebyście podeszli tutaj do żółtka święta Bożego Narodzenia i Jezusowi z wielką radością wtedy zaśpiewali, że Go kochacie, że Go przyjmujecie, że On jest naszym Panem i Zbawicielem. I o to Was bardzo serdecznie wszystkich proszę, ale też Was bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam, żebyście idąc do kościoła w niedzielę odwiedzali też Jezusa w tej stajence betlejemskiej. Na tą drogę najpierw Wam pobłogosławię, a potem myślę sobie tak, że ponieważ jeszcze zostały ile? 2 dni? 3 dni do Wigilii? 3 prawie. No już wieczór dzisiaj. Więc myślę, że na to czekanie musimy sobie jakoś tą drogę osłodzić, nie? Więc myślę, że ksiądz kapelan kiedy jakieś cukierki ma w kieszeni. Zobaczymy, czy ma głębokie kieszenie i czy nam coś tutaj dzisiaj do żółtka przyniósł, żeby nam było radośniej czekać na Pana Jezusa, który przychodzi. Najpierw wszystkim Wam pobłogosławię. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Wam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen.